Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić metkę cebulową. Jest to bardzo wdzięczny wyrób, bardzo prosto, szybko się ją robi tą metkę. Dlatego chociażby, że to jest wyrób jednoskładnikowy, potrzebujesz tylko jednego elementu półtuszy wieprzowej, żeby taką metkę przygotować do tego kilka przypraw i voilà, gotowa! Jak taka metka wygląda, zobacz. Dzięki temu to, co wyjdzie mi teraz, tobie wyjdzie również dokładnie tak samo. Jeśli zastosujesz się do proporcji, które ja Tobie proponuję. Oczywiście te proporcje możesz sobie też bardzo łatwo wtedy mnożyć i dzielić. Jeśli nie chcesz zrobić z kilograma, możesz sobie zrobić z pół kilograma w i wtedy dać 5 gramów peklo soli, 5 gramów soli. Jeśli na przykład chciałeś taką metkę komuś podarować, albo po prostu, żeby ci ładniej wyglądała, chociaż tak wcale nie jest nieładnie, ale żeby wyglądała inaczej, bardziej profesjonalnie powiedzmy, możesz ją sobie nadziać. Nadziać w osłonki poliamidowe. Bardzo prosto widzisz sobie zrobić to samemu. Samodzielnie też sobie dobierasz. Surowce, ilość, możesz to sobie robić raz na tydzień, na jeden dzień, możesz sobie zrobić pół kilograma, czy tam jeszcze mniej, jaką tylko sobie ilość zażyczysz, i tak samo najważniejsze, samodzielnie dobierasz przyprawy. Lubisz pieprz, możesz tutaj dosypać sobie na przykład papryki słodkiej, może to być papryka słodka wędzona, która jeszcze bardziej podkręci aromat, cokolwiek tylko lubisz, dorzucasz do metki i w sam raz na śniadanie.